Cześć, dzień dobry, witam się z Wami bardzo serdecznie i zapraszam na filmik u mnie na kanale. To będzie kolejny vlog z soboty. Jest godzina 11:30, ja jestem na nogach od 3:00, jak wiecie. Przeczytam 80% książki bardzo grubej, dużo grubszej niż tą, którą czytam w sobotę, bo w tamtym tygodniu w sobotę zdążyłam przeczytać jedną książkę do tego momentu i już zacząć kolejną. No ale ta książka, którą mam teraz, jest dość gruba, zresztą było na czytamy, że właśnie 11 godzin się ją czyta, ale druga część Klon, także mówiłam, że ją zacznę i ją faktycznie zaczęłam i mnie bardzo wciągnęła. Także zostało mi tylko 20%, ale niestety mój Kindle zaczyna siadać, już się przyciemnił ekran, także muszę go troszeczkę podładować, zanim będę mogła dalej czytać i kończyć, więc stwierdziłam, że zejdę sobie na dół, otworzę pudełko, które mi przyniósł pan pociarz dzisiaj z Glossy Box, zrobię Wam mini denko i zjem sobie jakieś śniadanko, lunch, włączę serial i poczekam, aż mi się Kindle naładuje, a ja w międzyczasie może jakimś cudem ułożę kilka puzli, bo bardzo ciężko mi one idą. Była też mama Andrzej z rana, ponieważ wczoraj jak byliśmy na spacerze, to zgubiła swój telefon oczywiście u nas w aucie, więc ja go znalazłam. A więc przyjechała chyba o 7 rano, bo nie mogła spać, bo się tak denerwowała. To zrobiłam jej kawę, wypiłyśmy kawę i pojechała do domu. Ale dobra, słuchajcie, chcę Wam pokazać pudełeczko z Glossy Box. Fajnie, jest dzisiaj 8 i 8 to pudełko przyszło. Bardzo ładne pudełko, takie jak, nie wiem, z ziemią mi się kojarzy. No bardzo ładne, jest takie inne, także fajnie, jestem zadowolona. W środku w ogóle był voucher na, one były kilka razy, ale może pierwszy raz skorzystam. To jest voucher na 32 funty na wina, 3 wina plus 2 przysmaki i to kosztuje, jest za darmo. Jedyne co trzeba płacić to 8,95 przesyłki. Nie mówię, że zamówię to dzisiaj, ale myślę nad tym, żeby to spróbować, więc zostawię. I słuchajcie, dostałam też voucher z tego Tails, o którym Wam mówiłam w poprzednim vlogu z jedzeniem dla psów. Ja zapłaciłam 85% taniej, tutaj mamy 50% taniej z przysmaków i mokrego jedzenia, a pierwszy miesiąc suchego pokarmu jest za darmo. Także wychodzi bardzo podobnie do ceny, którą zapłaciłam za pierwsze zamówienie, ale jeżeli Basterowi przypasuje to pierwsze zamówienie, jeżeli wszystko zje, to po prostu zarejestruje się na Andrę. Zobaczymy, czy to zadziała, no bo będzie ten sam adres, więc nie wiem, jak to będzie patrzone. Warto spróbować i wtedy bym mogła wykorzystać ten voucher. A teraz już wchodząc ze samego pudełka, słuchajcie, jest bardzo średnio. Uważam, że Look Fantastic było dużo, dużo fajniejsze w tym miesiącu, ale zacznę od tego, co mi się podoba bardzo i jest to coś, o czym Wam już mówiłam. I jest to skrab do głowy, o którym Wam opowiadałam i tutaj mamy 40 ml i on kosztuje 9 funtów. Ja się mega z tego cieszę, bo jak wiecie, mam duże opakowanie, mam jedno takie mało i to będzie drugie. Ja jestem zakochana w tym skrabie, szamponie do twarzy. Czekajcie, skrub, nie, no to musi być, to jest to samo, tak. Jestem tak zakochana w tym skrabie do głowy w formie szamponu, że na bank zużyję wszystkie, więc przyda mi się, będę miała zapas na cały rok, także akurat z tego produktu jestem bardzo zadowolona. A tak jak mówię, ta wersja Deluxe, tu jest chyba napisane, że to była Deluxe Size 9 funtów. Kolejną rzeczą jest masażer i ja na początku mówię, no nie, kolejny masażer, których mam już 2 500 000, ale ten jest, słuchajcie, masażer do głowy. Używamy go w trakcie szampowania, czyli jak nałożymy szampon, używamy tego. Jest to cena 7,95. Nigdy takiego czegoś nie miałam, wypróbuję. Jak coś mi będzie miło, to zostawię, jak nie, to po prostu będę wyrzucać, ale coś innego do spróbowania, bo takiej rzeczy nie miałam. Kolejną rzeczą jest, słuchajcie, maskara. I gdybym używała tuszu do rzęs, to oczywiście bym się z niego ucieszyła, bo sam tusz do rzęs kosztuje 18 funtów, gdzie pudełko kosztuje 12, ale ja nie tuszuję rzęs, albo tuszuję tylko dolne rzęsy, więc mi jeden tusz starcza na 5 lat, a mam chyba z 10 tuszy już, które leżą, więc będę chciała oddać Wam go na rozdanie, jak tylko poczta zacznie przyjmować normalnie przesyłki, ale jakby ktoś używał tuszu, to ma za 18 funtów tusz i ma zwrócony całość po prostu pudełka.
Czekajcie, bo muszę sobie tutaj pomóc. Można było kolejną rzeczą dostać lakier do paznokci. Dzięki Bogu, że go nie dostałam, bo był to ten sam lakier do paznokci, który był w Look Fantastic. Ja dostałam, słuchajcie, primer pod makijaż z awokado XXL, który kosztuje 22 funty. Po prostu cena jak z kosmosu. Aż muszę sobie przeczytać. Fajnie, bo akurat primer, który ja mam teraz, to jest z Beauty Crop. Już mi się powoli kończy. Ten jest z awokado, także myślę, że fajnie nawilży. Jest tutaj właśnie napisane, że nasza skóra będzie niesamowicie nawilżona i będzie zdrowo wyglądać pod makijażem. Także z tego produktu też jestem bardzo, bardzo zadowolona, ale 22 funty za 30 ml to dość spory produkt. I kolejną rzeczą też była rzecz, która była mieszana. Można było dostać jakieś gorące pady do czyszczenia. Można było dostać jakieś dziwne rzeczy, nie wiem. Ja dostałam najdroższą rzecz, ale taką, która mi się przyda najmniej. Mianowicie są to te płatki do demakijażu wielokrotnego użytku, które ja po prostu z wielką miłością nienawidzę. Nie cierpię ich, nawet ich nie będę otwierać, bo one mnie drażnią w ręce. Ale wiem, że one są bardzo, bardzo przez niektóre z Was lubiane. Także chociaż pod tym względem fajnie, że ktoś, kto wygra rozdanie, kto będzie miał na nie ochotę, to skorzysta. Także takie pudełko, czyli są w sumie trzy rzeczy dla mnie, dwie rzeczy dla Was, także jest ok. I jest też próbka dwóch zapachów Alien, także jestem bardzo ciekawa i na pewno sobie je z chęcią powocham. Także takie pudełeczko w tym miesiącu od Glossy Box nie jest najgorsze, na pewno się nie rozczarowałam, ale mogło być lepsze, na przykład jakby jakiś primer był, nie primer, scrub, ale jestem ok, spoko, uważam, że ogólnie dwa pudełka nie były jakieś niewarte swojej ceny, że tak powiem. A teraz już przechodzimy do mini denka, jak co sobotę. I zacznę od największego opakowania. 2-kilogramowa sól, która pomaga moim mięśniom. Widzieliście, w poprzednim filmie kupiłam w BM-ie tylko mniejszą, bo oni nie mieli 2-kilogramowej. Używam ją namiętnie i chyba nigdy nie przestanę, bo naprawdę na bóle pleców pomaga mi niesamowicie. Użyłam też kolejną sól i to jest kolejne opakowanie tej soli, którą przywiózł mi tato. Tak jak mówiłam, ona nie robi nic poza tym, że barwi wodę, ale ja i tak je lubię, bo lubię kolorowe kąpiele po prostu. Kolejną rzecz to zużyłam już drugi niestety i ostatni Snow Fairies Lush i jest to jeden z najlepszych żeli pod prysznic, jaki używałam pod względem zapachu, konsystencji i tego, jaka moja skóra po nim jest. Rozumiem już teraz, dlaczego jest taki szał na to w święta, bo to można kupić tylko w święta i jestem pewna, że w tym roku będę właśnie jednym z tych osób szalonych, które mocno będą chciały to dostać. Już nawet mówiłam do Andrzeja, że w tym roku na 100% biorę 26 grudnia wolne, bo chcę, on też weźmie, bo chcę jechać rano do Lasza i jak najwięcej będę mogła to kupić. Będę oczywiście starała się kupić też rzeczy online, ale będę chciała kupić też je w sklepie specjalnie, będę sobie kasę na to odkładać i nakupię tych Snow Fairy, ile tylko będę mogła. Zużyłam, słuchajcie, szampon do głowy z Locatine, już kilka razy był u mnie na kanale, po prostu drugi raz otworzyłam mój drugi kalendarz adwentowy z Glossy Box i właśnie niektóre produkty zaczynam zużywać ponownie. Ostatnio była odżywka, teraz był szampon i tak jak z odżywką, dla mnie nie robi ten szampon nic specjalnego, ale wiem, że wiele dziewczyn go bardzo mocno poleca i widzą różnicę we włosach, także musiałybyście sobie same przetestować, co Wam bardziej pasuje. Jezu, nie ma dzisiaj nic z fluff! Kolejna rzecz to był, słuchajcie, serum z firmy Zelenz i to był tak zwany T-shot. Ja wiem, że tu wygląda jakby coś było, ale to jest po prostu ubrudzony środek, ale tu już nic nie ma, a to jest szkło. To jest bardzo drogie serum. Oczywiście ja go nie kupiłam, tylko dostałam w którymś pudełku albo w kalendarzu adwentowym. Bardzo, bardzo fajne serum. Bardzo fajnie mi się sprawdzało. Chociaż wydaje mi się, że było dość mało wydajne, więc cena jest troszeczkę zawyżona. Nie pamiętam dokładnie, ile on kosztował, więc będę Wam tutaj patrzeć, kłamać. Ale serum jest naprawdę, naprawdę spoko. Tak wygląda, jakby ktoś był zainteresowany i chciał sobie popatrzeć w internecie i zamówić. Także spoko. Kolejną rzeczą zużyłam krem do rąk, który dostałam oczywiście od Wicki w kalendarzu. Jak wiecie, ja zamieniam. W tamtym tygodniu było sorbet
Sorbet chyba był w tamtym tygodniu z Fluff, albo 2 tygodnie temu, a teraz był krem do regeneracji acai i granat. I oczywiście jutro biorę do pracy Fluff. Zostało mi chyba jeszcze 4 Fluffy, 2 kremy, 2 sorbety i jeszcze mi zostało kilka tych kremów, także na pewno jeszcze kilka miesięcy mam w spokoju. Także dziękuję, kochana Wicko, ty wiesz, do kogo się zwracam. Te kremy bardzo lubię, nie dość, że mają piękne opakowania, to naprawdę super nawilżają moje ręce i no, śmiem tu twierdzić, że te kremy nawilżają moje ręce nawet bardziej niż krem do rąk Fluff. Super. Kolejne 2 maski, słuchajcie, zużyłam kolejne 2 maski z kalendarza adwentowego, także powoli, powoli do końca. Chociaż powiem Wam, że dzisiaj mam ochotę, bo dzisiaj mam moje spady i zamiast użyć jednej z tych masek, użyć maski, która była w kalendarzu z... Nie w kalendarzu, w pudełku Look Fantastic, bo tam dostałam tej greckiej marki. I chyba tak zrobię, bo mam strasznie ochotę, wiecie, spróbować czegoś innego. Także zobaczymy. Jeżeli chodzi o maski w płachcie, te dam sobie razem, to zużyłam zwykłą białą w płachcie ta i ta musiała być z innego lotu, że tak powiem, bo ta mnie nawilżyła dużo mocniej niż te poprzednie, które kilka vlogów wcześniej Wam pokazywałam. Coś jednak faktycznie zależy, kiedy zostały wyprodukowane, chyba tak działają, ale ta była super. Zużyłam 2 maski też od Wicki. Jak wiecie, powtarzam to nieraz, ale jakby ktoś był nowy albo nie wiedział, to zawsze użyję jedną i dodam taką daną maskę na Facebooka do mojego albumu Face Masks. To używam też drugą, że później mi się nie myliło, które już zostały dodane. Także obie te maski miałam 2 rekiny i 2 zostały zużyte. Wzięłam sobie ośmiornicę Sense i ona była całkiem ciekawa. No i oczywiście, ja nawet już nie mówię o tych maskach, bo one są po prostu cudowne, także nic dodać, nic ująć. Tak samo ta bardzo dobra maska, widzicie tu oczywiście, jak one wyglądały, jak zawsze. I kolejna to była ta, też świetna maska, świetnie działała, widzicie, jak wyglądała. Także jestem jak najbardziej z tych moich wszystkich masek zadowolona. I tyle. W tym tygodniu faktycznie mniejsze to denko, tak jak mówię, raz się kończy więcej produktów, raz więcej, zależy jak to wychodzi, jestem bliska skończenia kolejnego kremu do rąk, bo w domu mam inny, a w pracy mam inny oczywiście. Dobra, na razie będę kończyć, muszę podłączyć tego iPada, bo właśnie używam gniazdka, żeby mieć światło. Włączam sobie jakiś serial i biorę się za przyjaciół, za puzzle i dokończam niedługo książkę i jedziemy na spacer z Basterem. To są nasze jedyne dzisiaj obowiązki, ale to są przyjemne obowiązki, spacer z Bastuśkiem. Nie będziemy jechać do Bedford, tylko pojedziemy tutaj koło Ampthill, około 25 minut samochodem. Tam zawsze jest bardzo, bardzo dużo piesków i tam Baster się zawsze mocno wybiega. Ale to trochę później, także na razie kończę. Chciałam w ogóle Was wyłączyć światłem. Zarąbista jestem. Hej, witam się z Wami już wieczorem, jest 18:27, ja jestem po treningu, 10 tysięcy kroków wykonane, chociaż zawsze w sobotę jest to dla mnie dość ciężkie, bo jednak mało się ruszam, bo jestem zmęczona, ale zrobiłam ponad 10 tysięcy kroków, trening był 52-minutowy, także bardzo fajny, ale wiedziałam, że muszę przycisnąć, żeby te kroki były zrobione. I co Wam miałam mówić? Zdrzemnęłam się dzisiaj w środku dnia. Na 45 do godzinki nastawiłam sobie budzik. Przepraszam, bo nie chciałam za długo spać. Ale ostatnio odkryłam, że jak się tak położę w ciągu tego dnia, po tym jak wstanę o 3:00, na tą godzinkę, to naprawdę cały dzień nie czuję, że wstawałam wcześniej. Gdzie jak nie mam tej drzemki, to jednak takie jakieś delikatne, mniejsze lub większe zmęczenie czuję. A jak właśnie mam tą godzinę, 45 albo godzinę, nie pamiętam, nie będę Wam tutaj ściemniać, jak miałam właśnie taką 45-minutową godzinną drzemkę, to mega mi to wszystko tak jakby, czuję się jak nowonarodzona. Pojechaliśmy na spacer i powiem Wam, że przez to, że jest bank holiday tutaj w Anglii, że jest piękna pogoda, jest tak piękna pogoda, ja mam cały czas, słuchajcie, dzisiaj otwarte drzwi na ogród, cały czas ćwiczyłam przy otwartych drzwiach. Baster jest szczęśliwy, bo wchodzi sobie, wychodzi, kiedy tylko chce, ogląda ptaki, także jest zadowolony, bo jest tak pięknie. Ale co za tym idzie? Wszyscy mają wolne, wszyscy chcieli wyjść na spacer i nie było miejsc nigdzie, żeby zaparkować. Byliśmy w 4 różnych miejscach, nigdzie się nie dało zaparkować, albo była podwójna żółta, a tutaj niestety baliśmy się zaparkować, bo chcieliśmy, ale taka pani, co tam mieszka, powiedziała nam, że oni chodzą cały czas tam i sprawdzają, nieważne jaki dzień tygodnia, podwójna żółta i oni ciągle dają mandaty, także stwierdziliśmy, że nie będziemy ryzykować.
bo no nie uśmiecha mi się teraz płacić mandatu. I znaleźliśmy takie pole, słuchajcie, i była taka dróżka tam wydeptana, także tam poszliśmy, porzucaliśmy mu piłkę, wybiegał się. Widzieliście na Instagramie i na Facebooku śmieszne jego zdjęcia. Próbowałam mu zrobić zdjęcie, jak jest w powietrzu, jak on łapie piłkę, ale widzieliście, jak to się skończyło. No po prostu tak się śmiałam z tych zdjęć, wy zresztą też. Śmiesznie. Ale później wróciliśmy do domu, tak jak mówię, ja się wzięłam od razu za trening. Andrzej robi nam dzisiaj obiad. Robi Todd in the Hole. To jest, są kiełbaski angielskie, one są robione w tym cieście ich jak Yorkshire pudding i do tego będziemy mieć z sosem gravy. Powiem wam szczerze, że z tego co pamiętam, on jeszcze tego nie robił nigdy sam. Kupowaliśmy czasem gotowe, ale nigdy sam nie robił od początku. Także fajnie, lubię jak on tak robi wszystko od zera. Przeczytam też książkę do końca i jestem tak strasznie zła, bo się okazało, że jest jeszcze trzecia. A jestem ciekawa, poczekajcie chwilę, bo jestem ciekawa ile... To była gruba książka, ale chcę sobie sprawdzić. Poczekajcie chwilę, dajcie mi tylko jedną sekundę. Ten mój Kindle czasem działa tak, jakby nie mógł. Muszę dać ocenę, oczywiście piątka. Książka się nazywa Different, muszę wam o niej powiedzieć, bo jest cudowna. Odsyłam was na mojego Instagrama, bo tam wszystko jest. Czytałam ją 7 godzin 35 minut dzisiaj, tyle dzisiaj czytałam, 7 godzin 35, już dawno tyle nie czytałam, no według, i właśnie tu widzicie, według czytamy, ta książka jest 10 coś, aż sobie sprawdzę, ale ja faktem ja dość szybko czytam, więc ja nigdy nie biorę aż tak tego pod uwagę, bo według szczegółów to jest książka na 10 godzin 14 minut, także ja ją zrobiłam w 3 godzinki gdzieś mniej, no ale i tak sporo dzisiaj czytałam, także jestem się dumna, a dzisiaj tylko sobie wybiorę nową książkę, którą zacznę czytać jutro, a już później zajmę się puzzlami, które są tak ciężkie, słuchajcie, nawet wam nie będę pokazywać, bo na razie jest mało co, ale mam właśnie seriale do nadrobienia, także jak już się wykąpię, ale najpierw chcę, wiecie, zjeść, zjem, pójdę się kąpać i potem seriale i puzzle, także taki będzie mega fajny do końca wieczór. A teraz, bo kilka z was zapytało mnie o święta wielkanocne, co, jak, dlaczego nie obchodzę, bo opisałam wam w komentarzach, że mimo tego, że nie obchodzę, to życzę wam wesołych świąt. Ja, słuchajcie, już od świąt wielkanocnych odeszłam jakiś czas temu, to nie jest pierwszy raz, kiedy ich nie obchodzę. Po prostu nie widzę sensu w tym. Ja ogólnie, jeżeli chodzi o moją wiarę, jestem taka... Mam bardzo dużo pytań, że tak powiem, typu dlaczego to moja religia jest tą ważną i prawdziwą, a nie na przykład osób, które wierzą w Allaha lub ludzi, którzy wierzą w Buddę lub ludzi, którzy wierzą jeszcze w co innego. Dlaczego to moja religia jest prawdziwa, a nie ich? Już nie mówiąc o tym, że jak sobie myślę, że tyle krzywdy się dzieje na tym świecie dla dzieci, który zresztą wysłannicy niby Boga robią tym dzieciakom, no po prostu nie potrafię się przełamać, nie będę się też do niczego zmuszać, wierzę, że coś tam jakoś powstaliśmy, jakiś tam jeden Bóg jest, ale nie ma ich 25 tysięcy, tak jak jest religii, jest po prostu jeden, tylko każdy sobie przełożył to na jakieś swoje rozumowanie. Wiem, że o religii się nie mówi, ani się nie dyskutuje i oczywiście żadnej religii nie neguję. Fajnie, że ktoś wierzy, fajnie, że ktoś jakieś, czy tam chodzi do kościoła i ma taką tradycję, że co niedziela chodzi do kościoła, czy tam chodzi do meczetu, czy tam cokolwiek innego, to nie jest moja sprawa, ale tak chciałam właśnie względem tego wszystkiego wam wyjaśnić. Zresztą widzicie, jakbym była katoliczką, no to co niedzielę bym chodziła do kościoła, wystarczyłoby, żebym holiday'a brała 2 godziny w pracy, żeby do kościoła chodzić. W Anglii jest bardzo dużo kościołów katolickich, więc tutaj nie jest jakiś tam problem, a nigdy nie uznawałam czegoś wierzący, niepraktykujący. Takie jakieś to dla mnie zawsze było dziwne. My się z mamą zawsze śmialiśmy na samym początku, że jesteśmy wierzące, niepraktykujące, bo z kościoła zrezygnowałyśmy bardzo, bardzo, bardzo dawno temu. No ale mam nadzieję, że nikt się nie odwróci z mojego kanału przez moje tam wierzenia lub niewierzenia, ale chciałam po prostu to wyjaśnić, dlaczego ja Wielkanocy nie obchodzę. Dla mnie to jest normalny dzień, nic nie robimy specjalnie, nic nie gotujemy. Jedyne co to kupiliśmy czekoladowe jajka, którymi się wymienialiśmy z rodzicami i tylko tyle. No i tyle, myślę, że będę zakończać, słuchajcie, YouTube, zresztą, przepraszam bardzo, nie będę nic już mówić, nie chcę się denerwować. Idę się kąpać i zobaczę się z wami za 2 dni i myślę, że już na tym filmiku za 2 dni mam nadzieję, że już będzie wtedy moje zamówienie z make-up,
Myślę, że będzie, bo już dostałam z Evry, że mają. Plus powinno mi też przyjść paczka z Tails.com, czyli paczka Bastera. Więc za 2 dni zobaczycie, nad czym się skończyło, co zamówiłam z tej strony z kosmetykami. I mam nadzieję, że już wtedy pokażę Wam zrobione puzzle. Także trzymajcie kciuki. Widzę się z Wami za 2 dni. Buziaki, pa, pa, pa.